Siemanko, witajcie z sklepu Cybuch. W tym odcinku, no nieczęsto nam się to zdarza, żeby robić recenzję dostaw, ponieważ dostawy mamy w każdym tygodniu i zawsze coś się nam nowego pojawia. Ale tym razem przyjechała dostawa od Aeona. Pierwszy raz od nich zamówiliśmy i zrobiło nas ogromne wrażenie, dlatego wam to wszystko pokażemy. Zapraszamy. Zacznijmy od akcesoriów. Przyjechały do nas dwa fajne cybuszki Aeon Solaris, kolaboracja. I to jest chyba Adam i Ewa, coś takiego, ale w bardzo fajnych kolorystykach. Czarno-biały i biało-czarny z takimi fajnymi wycięciami niebieskimi w kolorze firmy Aeona. Do tego chyba wszystkie zamówiliśmy te kolory, jakie były. To są cybuszki stricte od Aeona w wersji Vario. Vario to jest taka podmarka Aeona. To jest fanelek, 15 gram na mieście tytoniu i niby to jest dedykowane do fajek One, czyli do tych takich malutkich, bo sam cybuszek, jak widzicie, jest nie za wielki i będzie się po prostu fajnie pakował. Ładna glazurka, fajne kolorki, szczególnie ten mi się podoba, jest taki żabi. Bardzo fajny gadżet do modeli Vario One, dokładnie, także bo sami mamy z tym problem, żeby się w tym odnaleźć, co jest Vario, czy jest Aeon, jeszcze tam Mouse do tego wchodził. To jest gadżet do One wersji. Jest to taka otoczka żelowa z wkładem termicznym. Wkładamy to do zamrażarki, wyciągamy i mamy schłodzony cały ten pasek. I jak dobrze wiemy, posiadacze Vario One mają problem z szybkim grzaniem wody. To jest problem po prostu, bo tam bardzo mało wody wchodzi. I żeby nam przedłużyć chłód, mamy właśnie ten chłodzik. Nazwijmy to chłodzik. W bardzo niewielkiej cenie, a jednak nam bardzo fajnie poprawi jakość palenia z Vario. Świetne, naprawdę, może nie zobaczycie tego na filmiku, ale bardzo eleganckie, stalowe ustniki. Kolor czarny chyba tylko był, z tego co pamiętam, ale wygląda zarąbiście. Oczywiście smyczka do tego w wersji Vario. Torba do przewożenia waszego modelu One. W środku ma jeszcze przegródkę, żeby wam się nie obijały rzeczy. Fajne, mieści się. I wężyki soft touch czarne z logiem Vario. Bardzo dobry materiał. Czas na fajeczki. Zaczynamy od modelu Penta. Jest to w wersji Vario. Mamy tutaj sleeve, jak widzicie mamy karbon, potem żywica epoksydowa i to brązowe, myśleliśmy, że to jest jakiś kolorek żywicy, ale to jest prawdziwe drewno, po prostu zalone żywicy. Na żywo wygląda bardzo fajnie. Adapter na węża sleeve, klasycznie, talerzyk sleeve i mamy fajny bajer, bo mamy na górze odpowietrznik. Jak przedmuchujemy, dym idzie z góry na dół. Fajeczka jest mocowana na uszczelce, całość bardzo masywna, naprawdę w ogóle całość, cokolwiek wzięliśmy z tego, co przyszło z dostawy od Aeona, naprawdę znają się na rzeczy, wiedzą jak to zapakować, wiedzą jak to wyprodukować, jak to dopieścić. I tak jak są niektóre firmy shishowe, że robią naprawdę dobre produkty, ale jest takie niedopieszczone, tak jakby porównywać drogi zegarek do taniego zegarka. Jeden, drugi tyka i wskazuje godzinę, ale ten drogi jest taki dopieszczony. To właśnie z tym mamy do czynienia w firmie Aeon. Dzbanki dmuchane ręcznie, z tego co wyczytałem. Wygląda fajnie, fajnie załamuje światło. Tak widzicie, fajka jest nie za wielka. Raczej do takich przenośnych albo domowych, tych, którzy cenią sobie małe gabaryty. Coś od razu mi się przypomniało, jak Vizi Custom Mini. Od razu coś tego typu. I tak samo bardzo fajny powietrznik, odpowietrznik. Czas na model Versa. Jest to w ogóle wszystkie fajeczki od Aeona są zrobione z kwasówki, więc nie będę się powtarzać, to tak samo jest zrobione z kwasówki. Bardzo prosta budowa. Mamy talerzyk po prostu skręcony, nie ma szlifu. Można sobie korpus rozkręcić na pół i skrócić po prostu długość fajki wodnej, jakby to chciało mieć po prostu krótszą drogę do dymu. Odpowietrznik mamy od dołu do góry. Fajnie będzie widać, jak kulki zaworkowe będą chodziły w środku. Jest na górze taka płytka zaślepiająca, zatrzymująca te kulki, żeby nam nie wyleciały. I całość jest również na uszczelce. Dzbanek dostajemy w zestawie, ale to jest dzbanek taki po prostu zwykły, nawet po zapachu, czy jest zwykły. I to jest taka wersja budżetowa Aeona, bo wszystkie fajki Aeona, czy powiedzmy Vario jest małe, więc mało kosztuje, ale Lounge i Penta, no to już jest jakieś tam 600, 700, 1200 zł. Ta fajeczka będzie kosztowała tam około 530 zł. Więc to jest naprawdę fajna cena, porównując, że mamy do czynienia z najwyższą jakością materiału. I Versa
charakteryzuje się tym, jest stworzone do tego, żeby móc dowolnie sobie modyfikować tą ciszę, czy możemy sobie jakieś sliwy dokupić. I tam jeszcze jakieś mnóstwo innych gadżetów, oni ciągle to rozbudowują, bo to jest całkiem świeży model. Także to jest dla osób, które lubią sobie zmieniać wygląd swojej paki wodnej. Nowe modele od Vairo One. Bardzo dobrze znany nam model, wam również. Śmieszne jest w fajce Vairo, że tworzą się takie rodziny, jak przychodzi do nas jedna osoba, kupuje sobie Vairo, to zaraz potem ich znajomi też kupują Vairo One. I to po prostu wszyscy mają Vairo One, później się robią takie ekipy, wszyscy jarają taki multi fajeczek. Przyszły do nas nowe kolory i tutaj tak naprawdę w ogóle nie ma koloru, bo to jest wersja przezroczysta. Tu mamy plasticzek i fajnie to wygląda, naprawdę elegancko. Jest jeszcze wersja z dymionym tym szkiełkiem, z frosted i jeszcze jest wersja z złotymi tymi elementami, więc dużo różnych kolorów, ale pokazujemy jakby styl tej fajki wodnej. No i zarąbista tutaj wersja Vairo One z kolaboracją z firmą Novitec. Wersja, jak widzicie, czarno-czerwona, carbon forget tutaj, już element, gdzie zawsze mamy klasyczną stal srebrną, tutaj mamy pomalowaną czarną w wersji mat i naprawdę fajnie to wygląda. Dodatkowo fajne stawki czerwone. Firma Novitec jest to firma, która tuninguje samochody luksusowe, znają się na tym, również bardzo mocno z carbonem współpracują i w tej fajce, w tym modelu mamy do zestawu wąż i ustnik w tym samym kolorze. Wygląda to zarąbiście, możecie sobie zobaczyć w internecie, są zdjęcia, jak ta fajeczka jest stawiona, chyba tam jakieś Lambo też takiego czarno-czerwonego, wygląda to kosmicznie. No i wisienka na torcie, Aeon Lounge 4 i jest to topowy model od firmy Aeon, już bardzo długo jest, od samego początku chyba w firmie Aeon był ten model i jest cały czas ulepszany. I bardzo długo się zbieraliśmy, żeby cokolwiek od Aeona zamówić, tam kwestia polityki cenowej troszeczkę, współpraca była cały czas bardzo dobra. Też pamiętamy firmę Aeon, jak 2 lata temu byliśmy na targach we Frankfurcie, no i Aeon robił tam furorę, miał piękne stanowisko, bardzo fajne rozwiązania techniczne, całość bardzo fajna, no ale jednak patrzyliśmy na zdjęcia, na to fajkę taka, no fajny dzbanek i to wszystko. Ale słuchajcie, jak to przyszło teraz do nas, jak my to rozpakowaliśmy, to trzeba po prostu wziąć, zobaczyć to na żywo, porozkręcać sobie te wszystkie elementy, żeby zobaczyć, czy mam do czynienia. Jest naprawdę sztos nad sztosy, jeśli chodzi o wykończenie. Dzbanek wygląda zarąbiście. Jeszcze nie wiemy niestety, jak się z tego pali, ale zapalimy. Czym się charakteryzuje ten model? Jest to model dedykowany pod shisha bary. Wersja, jak sama nazwa mówi, lounge. Jest jeszcze wersja, chyba to się premium nazywa. Są wtedy 4 adaptery. Jest u nich patentowany taki system podwójnych zaworków, tak jak jest to w przypadku Stimulation. I to tak samo wtedy właśnie możemy komfortowo palić, przedmuchiwać i każda z osób palących może to zrobić. Mamy tutaj odpowietrznik z dołu do góry. Rozbija się fajnie o talerzyk. Zobaczycie to. Klasycznie na szlifie. To na takim też szlifie. I robi bardzo duże wrażenie, jak się rozkręca tą fajkę. Wszystko takie smooth, takie płynne, jest wypolerowane. Musimy pamiętać, że w zestawie nie ma dyfuzora, można go dokupić oddzielnie. Od dołu wygląda tak, a od góry też wygląda zajebiście. Śmieszny taki krótki gwint jest, żeby wkręcić kolumnę, ale mamy aż 8 dziurek, czyli powinien być fajny, równomierny dym. No i całość super ciężka, tam patrzyłem, chyba 5 kg waży ta fajka, wcale nie wygląda, zobaczcie, kawał fajny. No i zarąbisty dzban. Dzban tak samo od Lounge jest dmuchany ręcznie, więc każdy dzban może być troszeczkę inny, ale na pewno będzie zarąbiście wyglądał. No i te wkręcanie są takie, chodzi tak po prostu, tak jak miało chodzić. Ciekawe, jak z czasem będzie, czy później też tak będzie, bo nie działało. No robi naprawdę wrażenie, no musicie wpaść na zobaczyć to, jak jeszcze będą. Rozpalimy, teraz ją zobaczymy, jak się przedmucha, jak się pali. Czy to w ogóle ma sens? Zaraz wracamy. Andrew Mix and True Passion na Evil, jak to pan Kostek mówi, i na podróbce Kalauda, 2 węgielki, chyba już rozpalone, zobaczymy. Coś jest ciekawego w jarającej fajce. Z Alfy pali się lekko, ale z tego też się pali lekko, ale jak bliżej. Wody nie naleźliśmy jakoś super mało. Nie jest to jakoś bardzo płynny dym, ale fajna kolumna, nie? Byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego kształtu dzbana. Ale pali się dobrze. Rurka jest złożona całkiem sporo, tak ciężko nam było stwierdzić ile. Bez dyfuzora palimy. I bardzo fajnie. Dzban jest do zera czyszczony. Bardzo szybko. Fajnie słychać, jak mamy w środku szklane kulki. Fajnie słychać, jak one chodzą. Jest takie wrażenie bardzo otwartego ciągu. I takie mam też wrażenie,
jakby ta stal bardzo dużo temperatury odbierała nam z cybucha. Dlatego smak mamy bardzo wyrazisty i chłodny. Jak palimy, czujemy, że tu się nagrzeje ten dym. Jak zaciągamy świeży, to czujemy, że ta kolejna porcja dymu jest chłodna. Super się jara, naprawdę super. Szapoba dla Eona, naprawdę zrobił świetną fajkę. Warto swoich pieniędzy. Droga będzie, oj droga, droga, droga. Ale wygląda zarąbiście, jest zarąbiście wykonana. Ma zarąbisty odpowietrznik. Wszystko zarąbiste. Słuchajcie, druga próba. Zamocujemy dyfuzor, zobaczymy jak to się będzie jarało. Jak to zrobić bezpiecznie? O tak. Dobra, wkręcę. Druga próba z dyfuzorkiem. Czy teraz jest bardzo dużo wody wylane, bo to się obniżyło jeszcze w dół. Spokojnie, ze 3-4 cm są wylane teraz. Wolę bez. Nic bym nie zmienił. Super, ekstra. Tak jest. Nigdy będzie z wami.